Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Ejże! Leć pod kawał!
użyć oka Nehaleni.
Dalej, płotka, dalej! A ten? Obraza wiecznego ognia. Ta... Nie... Kurwa... Sam... Będę miał na ciebie bacza niebia, bobosy. A ten? Kochanie, czemu masz takie siwe włosy? Przecie to jasne. Nie pocisz się z tym żelastwem na plecach? Co ja mam teraz zrobić? Ty, piękny, co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Coraz trudniej o gładką czarownicę, a chciałoby się trochę poswobodzić, nie? Miecze pierwszego sortu! Pokaż mi swoje towary. Thank you.
Bywaj. O! Barbarzyńcy. Czym mogę służyć? Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Jestem nabity! Zobacz, kobiet, jutro! Do dzisiaj! Mój, co spływa do kanałów, tak najgorsze ścierwo ściągnęło do nowych gradów. Jakbyś cebulę z olejem zajadał, to byś wybladł, nie wiem. Bajlić, drogi tam! W karczmie błąd lepiej nie urządzaj! Jak u zwierza! Tak można ludzi skundić magią! A to ty, masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie! Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź! Nie chce mi się z tobą gadać. To idź stąd! Won! Na cyce południcy większość była. Kupię kołyskę mało przechodzoną. Wynajmę Amanta na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. Kto pisze te ogłoszenia? Szukacie Wiedźmina?
Kogoś, kto zabije potwora. Może być wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everetz. To on wystawił to ogłoszenie. Na dupie też masz siwe? Ech, nie chce mnie się żyć. Ech, co za czas. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiu-bziu. O! Twoja obecność tutaj to praza wiecznego ognia. Trzeba mi czegoś na... Uszanowania, mistrz. Ja w sprawie zlecenia. Naprawdę masz problem z chochlikiem, czy to jednak chochlik drukarski? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan. No dobrze. Jak ten chochlik wygląda? Jak wredny, tłusty kocur, ale wielki, duby mi sięgał i na dwóch nogach łaził. A co ci zwędził? Raz chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął.
To jak? Wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? O ile coś dorzucisz do nagrody? Popyt na wiedźminów duży, a podaż niewielka, więc przebieram w ofertach. Dobry z was negocjator, mistrzu. Niech będzie. Przybijmy targu. Spokojnie, pomogę ci. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki i tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i tyle widziałem jego i mój towar. W ogniu zawierzam swą duszę. Więc matka nie dość, zapłaciła że gęzo ostudzi za bramu lecieć, to jeszcze do więzienia na kilka nocek wrzucili. Mów dalej. Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Ejże, jak dotknęliście, musicie kupić. Czort drogo. Po ciemku widzisz, krzepę masz, więc na gwarka byś się zdał. Bębyś o sufit zahaczał. Więc matka zapłaciła panu rodzinowi. Nie kupywać, odpytanie. Widać, chochlik zgubił część łupu. Kolejny ślad. Ludzie, poratujcie! Chory jestem na bidę! Zeskoczył do fosy. Ślad się urywa. Tu jeszcze odciski łap, a tu już trzewików. Czyżby kot w butach? Czać mi się chce. Drzwi otwarte na oścież. Ciekawe. List? No proszę. Wyedukowany ten nasz chochlik. Doppler. To wiele tłumaczy i komplikuje sprawę. Potrzebuje mocnego tropu, żeby go dorwać. Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. Więcej nie ma. Był jeszcze chleb, ale mi wypadł.
a nie chciałem wracać. Schody za wysokie, dobrze zrobiłeś. Gdyby co... Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nie ludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Ładne masz perfumy. A mówią, że strażnicy to niedomyte chamy. Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś doplerem i kleptomanem. No tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Ej, stój! Czego się oglądałeś za moją herką? Co? Długo uchujbany. Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty? Zaraza, zestarzałem się. Przestań, poddaj się. Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak wiedźmin, żeby walczyć jak wiedźmin. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Prawda, nie zabiję. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla doplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią. Że jestem na to zacwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale... Wpierw... Weź to. W ramach podzięki. Biedaka! Nie trzeba ci czego, mistrzu? Czabia dupa! Uszanowania, mistrzu. I po problemie. Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś plątać koniom grzywy i szczać do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody. Lepiej, żeby jednak była. Bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, za tydzień na zatku nie usiądziesz. Dam połowę tego, co się umawialiśmy. Nie więcej. I żadnych interesów już z tobą nie zrobię. Dalej.
Ja w sprawie zlecenia. A, jakieś stworzenie zmasakrowało nocny patrol. Wszyscy uzbrojeni po zęby. Chłopy na schwał. Skąd wiadomo, że to potwór? Wystarczy spojrzeć na zwłoki. Na początek porozmawiajmy o nagrodzie. Znam swoją cenę. To już lepiej, ale jeszcze za dużo. No dobrze. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Oczywiście, jak się spiszesz. Jak wyglądały ciała zabitych? Jak żyje, nie widziałem czegoś takiego. A człowiek już się przecież na trupy napatrzył. Kiedyś słyszałem opowieści o ludziach, co na pustyniach Zalikani ginęli od gorąca. Ci zabici właśnie tak wyglądali. Ciała zostały już pochowane? Był rozkaz, żeby ich spalić. Nasz medyk dobrze im się przyjrzał. Z nim gadaj. Siedzi teraz w dokach. Zobaczę, co się da zrobić. Zapłacimy. Razem z chłopakami zrobiliśmy ściepę. Na nagrodę. Jedź, Płotka! Naprzód! Patrz pod nogi! Miecze? Rozsądnie. Tu nie jest bezpiecznie. O, krzyk! Kurwa. Mój wujcio to jeździ z cyrkiem, bo umie połykać miecze. Tylko u mnie promocja, jeden zakup w cenie dwóch. Czy jakoś tak? Ty jesteś medykiem. W czym mogę pomóc? Badam sprawę zabitych strażników. Podobno dokonywały się autopsji. Wynajęliście, żeby się tym zajął? Dobrze, chętnie pomogę. Gdzie znaleziono ostatnie ciało? W bocznej uliczce przy drodze z doków do dzielnicy burdeli. Ktoś porzucił je w środku nocy. Obejrzę to miejsce. Interesuje mnie, czy widziałeś na ciałach ślady pazurów lub kłów. Śladów kłów nie widziałem. Pazurów też nie. Jedynie ślady paznokci po przygodach z dziwkami. Słyszałem, że ciała były wysuszone. Też uważasz, że zabił ich potwór? Nie sądzę. Zwłoki były wysuszone, ale... Może próbowali pojmać czarodzieja i ten rzucił jakieś paskudne zaklęcie? To było odwodnienie? Nie. Nie wiem, do czego innego to porównać. Dziękuję za pomoc. Obejrzę miejsce, w którym ich znaleziono. Powodzenia. U mnie znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. W tak pięknych okolicznościach przyrody. Jesteś czarownikiem? Wolniej. Siedzi
wiedźmak na cmentarzu. Trzymano. Tu znaleziono ciała. Może trafię na jakieś nietypowe ślady. Podkute buty strażników. Nieistotne. Wtyczkę i będę mogła rzucić tę robotę. Ślady dziecka. Zaraza, ruchliwe miejsce. Wyraźne ślady kopyt. Koń. Nie, konie nie chodzą na dwóch nogach. Nic nie boli tak jak życie. To klozet! Trop prowadzi do kuternogi Katarzyny. Patrzcie, świat się kończy. Wiedźmin w burdelu. Co w tym dziwnego? Tyś dziwny, bratku. Wszyscy wiedzą, że wiedźminy to odmieńcy i nienormalne mutanty. A to jest porządny burdel dla kurew z zasadami. No gadaj, masz tam w spodniach wszystko jak zwykły chłop? Kiedy ostatnio sprawdzałem, wszystko było na swoim miejscu. Słyszałaś o morderstwie strażników? Wielu tutaj umiera. Z rozkoszy. Mów prawdę. Ten sukup, on pomaga z klientami, zwiększa zyski. Wiem, że jest groźny, ale nie wiem, czy to on zabił. Sukup. Gdzie go znajdę? Ulokowałam go niedaleko w domu. Tu masz klucz. Jam słyszał, że to junak, co na krzywdy się zrobi. I tylko skurwialców ubija. Nie znasz. Ty, to jak było z tym protestem? Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie. Jedź, Putka! Chcesz w ryj? Nie trzeba ci czego, mistrzu? Jeszcze za późno na datę. Kim jesteś? Słyszałaś kiedyś o wiedźminach?
przyszedłeś mnie zabić? Na początek chcę porozmawiać. Dlaczego zabiłaś tamtych strażników? Byłam nieuważna i zaskoczyli mnie. Chcieli mnie zamordować, więc musiałam się bronić. Tylko tyle? Żadnej wzruszającej historii o ludzkiej nienawiści do wszystkiego, co obce? Nie zwykłam kłamać. Nie zwykłam też zabijać bez powodu. Musisz opuścić miasto. A jeśli tego nie zrobię? Wtedy będę musiał cię zabić. Zawsze to samo. Nie cierpię zmian. Byłam głupia, że dałam się zaskoczyć. Będę musiał skłamać, że cię zabiłem. Zwykle przynoszę trofeum. Dobrze, weź to. I jeszcze to, bo póki co jestem na ciebie wściekła. Ale wiem, że gdy będę już daleko, złość mi przejdzie. Strażników zabił sukub. Sukub? Tutaj? W Nowigradzie? Przecież światłowiecznego ognia chroni miasto! Widać, były jakieś przerwy w działaniu. Tak czy owak, sukub nikomu nie zrobił już krzywdy. Oto dowód. Chylę czoła przed mistrzem. A oto obiecana nagroda. Bywaj. Coś do naostrzenia, przekucia. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Dzieciak mi się pochorował. Znowu nie przespała noc. Jedź, Płotka! Przecie to jasne jak wieczne ognie. Stąd pija wieczorami zamiast mleka. Krew z czaszki czarownika. Krew też musi być z czarownika, oczywiście. Brak mi słów. No! Miecze pierwszego sortu! Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Każdy sobie rzepkę skrobi. To na pewno nie jest prawdziwy ogień. A! Barbarzyni. Czym mogę służyć? Chcę
Chcę obejrzeć twoje towary. Bywaj. W mordę jebany. Się wczoraj schlałem, że jeszcze mi się we łbie kręci.